tym odcinku zobaczycie, jak powstają haki holownicze. Posiadacze samochodów osobowych pragnących przekształcić swoje auto w ciągnik z przyczepą korzystają z różnych rodzajów haków holowniczych. Zamontowanych na stałe, przykręcanych na śruby, haków z kulą szybko demontowalną i, to nowość, haki chowane za zderzakiem, elektrycznie zwalniane za naciśnięciem guzika. Jak powstają haki, przekonamy się odwiedzając rodzinną firmę Steinhoff, zatrudniającą w Tarnowie 230 pracowników i od 1960 roku produkującą najwyższej jakości haki holownicze. Etap konstrukcyjny rozpoczyna się w biurze projektowym i trwa około 2 tygodni. Wszystkie projekty powstają w firmie. Tutaj przeprowadza się również symulacje obciążeń i dokonuje optymalizacji. Laboratorium badawcze to miejsce, gdzie wykonywane są testy wytrzymałościowe prototypów przy obciążeniach znacznie przewyższających normalne warunki eksploatacji. To bardzo wymagające badanie, obejmujące 2 miliony cykli, a działające tu siły to, w zależności od modelu pojazdu, do jakiego ma zastosowanie hak, dochodzą do wartości około 8 kN dla samochodów osobowych i około 12 kN dla samochodów dostawczych. Teraz już można przystąpić do produkcji. Najpierw przyjrzyjmy się, jak powstaje rama haka holowniczego. Cały proces zaczyna się w dwukolumnowym magazynie blach. Na kilkunastu półkach znajdują się tu arkusze o grubości od 6 do 15 mm. Blacha podawana jest automatycznie do maszyn, nawet do 4 naraz, które wycinają laserowo poszczególne elementy. Równolegle na przecinarce tarczowej wykonuje się inne części potrzebne do powstania ram. Widzimy, jak 6-metrowe profile cięte są na mniejsze kawałki, z których powstanie korpus haka. Prócz tego wygina się przeznaczone do tego detale. A teraz kula. Najpierw wałek tnie się na krótsze elementy, a uzyskane kawałki spęcza na maszynie działającej z naciskiem 800 ton. Powstała w ten sposób część kulista obrabiana jest na tokarkach, a następnie spłaszczana. Potem kulę znakuje się i wygina do odpowiedniego profilu. Wiertarkami czterowrzecionowymi wykonuje się otwory montażowe w kulach, które są fazowane. Tutaj widzimy, jak powstaje jej wersja odkręcana. W tej hali obrabia się podkówkę, która później będzie łączona z kulą. Obróbka polega na wierceniu otworów, frezowaniu powierzchni i gwintowaniu. Maszyna automatycznie dobiera narzędzia i przeprowadza te czynności według wgranego programu. Teraz możemy przyjrzeć się zgrzewaniu tarciowemu kuli, czyli łączeniu w całość podkówki, wałka i kuli. Robi to zgrzewarka będąca połączeniem tokarki z systemem dociskowym. Czas na spawanie. Odbywa się ono na 5 zrobotyzowanych stanowiskach. Spawanie haka trwa od 3 do 15 minut. W lakierni proszkowej hak powleka się warstwą antykorozyjną oraz ochronną zewnętrzną. Ma to też znaczenie estetyczne. Najpierw hak jest czyszczony mechanicznie specjalnie dobranym śrutem. Następnie myje się go, fosforyzuje i polimeryzuje. Po wyschnięciu dokonuje się właściwego malowania proszkowego, po czym produkt wędruje do pieca rozgrzanego do 200 stopni Celsjusza na około 45 minut. Na chwilę wracamy jeszcze do laboratorium badawczego, gdzie przeprowadza się kontrolę produktów. Z magazynu losowo pobiera się haki i uruchamia pełny cykl badania wytrzymałościowego. Tymczasem na jednym ze stanowisk odbywa się pakowanie. Najpierw luźne elementy wkłada się do worka i waży, żeby sprawdzić, czy niczego nie brakuje. Później łączy się je z resztą haka i pakuje. Mogą ruszać w drogę do klienta. A to nie ostatnie słowo firmy Steinhoff.
Dzięki współpracy z Krakowskim Parkiem Technologicznym i otrzymanej uldze podatkowej powstała całkowicie nowa fabryka, w której będzie można zintensyfikować i unowocześnić produkcję. Bo dobry hak to bezpieczne holowanie. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się, jak działa wsparcie w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, wystarczy kliknąć link umieszczony w komentarzu pod filmem. Obejrzyj też film o inwestycjach w firmie Steinhoff.